Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za Państwa obecność i cierpliwość. Chciałem dzisiaj mówić o jakby kolejnym ważnym dla naszej tożsamości współczesnej etapie w rozwoju polskiej historii. Etapie, który wiąże się ze słowem, jakie traktujemy często zamiennie nawet ze słowem Polska. Często mówimy zamiast Polska Rzeczpospolita i nie mamy wątpliwości, o czym mówimy, o jakiej wspólnocie mówimy. Warto zauważyć, że w języku stanowiącym współczesną łacinę, w języku angielskim, tylko dwa kraje określane są słowem też tym samym. Commonwealth, wspólnota, wspólne dobro, bogactwo. To jest wspólnota brytyjska i właśnie historyczna Rzeczpospolita Polsko-Litewska. Tym słowem jest nazywana. Oczywiście chodzi o tę Rzeczpospolitą, która rozpadła się pod ciosami zaborców w końcu XVIII wieku. Ale kiedy chcielibyśmy zastanowić się nad fenomenem polskiego republikanizmu, nad fenomenem znaczenia pojęcia Rzeczpospolita, gdyby można troszkę wyżej. O, dziękuję bardzo. Nad fenomenem polskiego republikanizmu, to w istocie musimy cofnąć się i wybiegać w przód. Nie jest tak, że nasze spotkania z polską historią mogą zamykać się w takich zwartych przegródkach czasowych. Najpierw Piastowie, potem Jagiellonowie, a potem, prawda, monarchia elekcyjna, czyli Rzeczpospolita. Tak nie jest w historii naszej, by najistotniejsze elementy współtworzące naszą tożsamość zamykały się tylko w poszczególnych fragmentach historii Rzeczpospolitej. One trwają, rozwijają się bardzo często od początków naszej historii i znajdują swoją kontynuację po dzień dzisiejszy. Tak jest przecież z fenomenem patriotyzmu, umiłowania ojczyzny, który śledzimy od czasów Cedyni, od czasów Mieszka po dzień dzisiejszy. Tak jest z fenomenem budowania polskiego imperium, który kojarzymy z okresem jagiellońskim, ale który przecież także swoje początki znajduje już w czasach Bolesława Chrobrego. I tak jest również z pojęciem Rzeczpospolitej. Pojęcie to wprowadza w krąg myśli polskiej pierwszy polski pisarz, o którym już wspominałem wcześniej, błogosławiony Wincenty, biskup krakowski, zwany później, nie za swego życia, ale pod tym właśnie przybranym imieniem, znany po dzień dzisiejszy, Kadłubkiem. Mistrz Wincenty Kadłubek, autor Kroniki Królestwa Polskiego, właśnie w swoim dziele napisanym na samym początku XIII wieku, a więc już 800 lat temu, wprowadza pojęcie Rzeczpospolitej, które tłumaczy tak. Jest to monarchia rządzona prawem stanowionym przez prawowitych władców, wybranych przez społeczeństwo, a nie tyranów. A zatem wspólnota władcy i społeczeństwa zaczyna się z chwilą elekcji. Wątek dynastyczny połączony jest elementem dialogu z obywatelami. Konsekwentnie używa Kadłubek słowa civis, cives, pod obywatel, obywatele, a nie słowa poddani dla określenia tych, którzy żyją w monarchii polskiej. Wprowadzenie pojęcia Rzeczpospolita, zaczerpniętego rzecz jasna z łaciny, z tej Rzeczpospolitej, która była wzorem klasycznym, przechowanym przez wieki średnie, a więc Republiki Rzymskiej. Cyceron był myślicielem okresu antycznego, najczęściej cytowanym, najczęściej, by tak rzec,
wprowadzanym w krąg myśli europejskiej końca wieków średnich. Cyceron, główny, można tak powiedzieć, orędownik Republiki Rzymskiej. A więc odwołanie do Rzeczpospolitej, wprowadzenie pojęcia Rzeczpospolita dla określenia tradycji Królestwa Polskiego, a pamiętajmy, że Wincenty Kadłubek sięgał po te tradycje głęboko wstecz, to on stworzył, by tak rzec, historyczną wersję legend o Kraku, o Wandzie. A więc wprowadzając już w elekcję Kraka, bo właśnie do tego momentu legendarnego właściwie odwołuje się Kadłubek, by pokazać pierwszą elekcję polską, prawda? Pierwszy wybór króla, pierwszej monarchii. Wincenty Kadłubek stara się jakby uświetnić tę przeszłość, pokazać, że wiąże się ona z najlepszymi wzorami antycznymi, z wzorami, w których odnajdujemy także naszą tożsamość. Ta więź pojęcia Rzeczpospolitej z antykiem, z najlepszymi tradycjami kulturalnymi, które dziedziczyła w wiekach średnich i w epoce wczesno-nowożytnej Europa, będzie odzywać się jeszcze parokrotnie, i będę o tym mówił, w historii polskiego republikanizmu. Stanowi bardzo ważny element tej tradycji republikańskiej. Tradycja ta bowiem wyznacza z jednej strony swoistość polskiego doświadczenia, polskiej tożsamości w epoce wczesno-nowożytnej, z drugiej strony właśnie wiąże, wpisuje polską kulturę polityczną w wielkie dziedzictwo antyku, przefiltrowanego naturalnie przez chrześcijaństwo. Dlaczego w ogóle warto zacząć ten wykład, zacząć te rozważania od Wincentego Kadłubka? Nie jest to takie spostrzeżenie, którego możemy dokonać tylko ex post. Dzisiaj wiemy, że był kiedyś taki Wincenty Kadłubek i coś takiego napisał, ale cóż z tego wynika? Czy my dopiero to czytamy? Nie. Otóż Wincenty Kadłubek był autorem najczęściej, najpowszechniej czytanym z polskich dziejopisów aż do wieku XVI. Najczęściej. Po prostu było to imię rozpoznawalne. Jego kronika była przepisywana w dziesiątkach kopii, powtarzana, opowiadana. I stąd wzory, jakie on tworzył w swojej kronice, stopniowo przez pokolenia przenikały do świadomości najpierw elit, a potem poszerzającego się kręgu odbiorców społecznych we wspólnocie polskiej. Ta wspólnota miała jednak w praktyce ustrojowej, dopóki żyli Piastowie, w bezpośredniej linii kontynuujący dziedzictwo Mieszka i Bolesława, a więc do czasów Kazimierza Wielkiego, praktyka ustrojowa była zdecydowanie, można powiedzieć, czysto monarchiczna. Kazimierz Wielki, kończący wspaniałą linię dynastyczną Piastów, był władcą zdecydowanym, mocnym, nie nastawionym specjalnie, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, na dialog ze społeczeństwem, z poddanymi. Był to raczej typ władcy, który utożsamiał w swoim postępowaniu inny wzór polityczny, inny rodzaj kultury politycznej, którą nazwać by można imperialną. Szukał siły państwa reprezentowanej przez siebie na arenie międzynarodowej, nie w formie wojskowej, bo na tą jeszcze Polski w jego czasach nie było stać, ale niezwykle mądrym budownictwem zrębów nowoczesnego na owe czasy państwa, nadaniem mu prawa. Wtedy to król nadawał prawo, nie było tego elementu dialogu w nadawaniu prawa między królem a obywatelami. Był król i poddani. A więc właśnie do połowy, do początków drugiej połowy XIV wieku wydaje się, że monarchia jest po prostu monarchia, a nie republika, wzorem ustrojowym przyjętym w polskiej tradycji. Ale kołaczące w świadomości właśnie nielicznych, ale bardzo ważnych, wykształconych elit korony Królestwa Polskiego, bo wtedy to pojęcie wchodzi do użytku, właśnie w czasach Kazimierza Wielkiego, korona Królestwa Polskiego,
obejmujące całe terytorium państwa, zarówno te ziemie, które już zostały odzyskane przez Kazimierza, jak i te, które miały dopiero zostać odzyskane, w tym Pomorze utracone na rzecz zakonu krzyżackiego. Otóż te pojęcia związane z republiką, z dobrem wspólnym, filtrujące od czasów Wincentego Kadłubka, zyskują stopniowo szansę praktycznego urzeczywistnienia. Dzieje się tak z rządzeniem losu, można powiedzieć, ponieważ Kazimierz Wielki nie ma legalnego potomka. By przekazać swą władzę w umowie dynastycznej z Ludwikiem Węgierskim, musi ten, któremu władzę przekazywał, czyli Ludwik Węgierski, zacząć płacić jakby społeczeństwu, jego reprezentacji stanowej, rycerskiej, przywilejami. Przywilejami, które bynajmniej nie mają tylko charakteru ekonomicznego, finansowego, choć taki również mają, ale przybierają stopniowo charakter walki społeczeństwa o podmiotowość w relacjach z władzą państwową. Walki o wolność w państwie dla czynnika społecznego. Szczególnie ważny jest już po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1374 roku przywilej wystawiony przez nowego króla Ludwika Węgierskiego w Koszycach. Przywilej koszycki, bardzo często powtarzany w podręcznikach szkolnych jako przykład właśnie ekonomicznej zapobiegliwości szlachty, szkodliwej dla państwa polskiego, ponieważ ustalał on, tak jakbyśmy to dzisiaj mogli powiedzieć, średniowieczny, a potem staropolski flat tax, czyli płaski podatek, 2 grosze złana i nic więcej nie mogło, że tak powiem, grozić ze strony fiskusa państwowego obywatelowi, rycerzowi od czasów tego podatku, od czasów tego przywileju koszyckiego, ale także wprowadzał cały szereg innych ograniczeń dla władzy państwowej. Między innymi nakazywał obieranie, czy ustalał, iż urzędnikami państwowymi na terenie poszczególnych ziem będą ludzie z tych ziem się wywodzący, a więc nie przysłani, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, w teczce przez władzę państwową, ale ludzie z własną ziemią, z jej problemami związani. Bardzo ważnym także postanowieniem przywileju koszyckiego było to, co odzwierciedla ducha republikanizmu. Element pacyfizmu, a w każdym razie niechęć do podbojów, bowiem przywilej koszycki ustalał, że obywatele, rycerze są zobowiązani bronić ojczyzny, ale tylko w jej granicach. Kiedy wyprawa przekracza granice państwa polskiego, korony Królestwa Polskiego, wtedy stają się najemnikami króla, wtedy trzeba im płacić, bo to już nie jest ich obowiązkiem. Naszym obowiązkiem jest bronić ojczyzny w jej granicach. Nie jest naszym obowiązkiem zdobywać cudze kraje. Oczywiście ta cnota by tak rzec niechęci wobec podbojów tego, co nie nasze, mogła wyrodzić się i będzie wyradzała się później w pacyfizm wstrzymujący się nawet od gotowości do skutecznej walki o swoje. Ale w punkcie wyjścia nie taka była intencja i nie takie były skutki tego przywileju. Przywilej koszycki wystawiony został dlatego, że król Ludwik Węgierski nie miał z kolei męskiego potomka i za cenę tego przywileju uzyskał prawo następstwa tronu krakowskiego dla jednej ze swoich córek, jeszcze nie wiadomo było której. Kiedy ostatecznie na tronie w Krakowie zasiadła Jadwiga jako król polski, nie królowa, tylko król polski, pan i dziedzic Królestwa Polskiego, przyżeniony do niej, by tak rzec, zaproszony do tronu przez doradców małopolskich, Władysław Jagiełło, także by utrwalić swoje z kolei już wiele lat po śmierci Jadwigi panowanie, będzie musiał płacić za uznanie praw do tronu
dla swoich synów, którzy urodzą się bardzo późno, kiedy król będzie miał już dobrze po 60 z jego czwartej żony, Zofii Holszańskiej, by ci młodzi bardzo chłopcy mieli szansę uzyskać tron krakowski, by został koronowany za życia Jagiełły, jeszcze wybrany na króla, starszy z tej dwójki, Władysław, którego znamy później ze względu na miejsce jego śmierci pod przydomkiem Warneńczyk, także Władysław Jagiełło będzie płacił przywilejami zmieniającymi zasadniczo relacje między władzą państwową a obywatelem w państwie polskim. Przekształcając stopniowo, wyznaczając kolejne, by tak rzec, kamienie milowe na drodze do realnej, a nie tylko wyobrażonej Rzeczpospolitej. To był przede wszystkim, to była seria przywilejów od roku 1425 do 1433. Przywilej brzeski w 1425 i przywileje w Jedlnej i w Krakowie w 1430 i 1433, czasem nazywane łącznie przywilejem jedlneńsko-krakowskim. Ten pierwszy stanowił o tym, iż władza państwowa nie może dokonać zaboru dóbr, czyli konfiskaty, mienia swoich poddanych, inaczej jak tylko na podstawie prawnego wyroku, wyroku odpowiedniego sądu. Ta norma prawna, która nam wydaje się oczywista, nie była absolutnie normą w Europie średniowiecznej. Władca zabierał ziemię, własność komu chciał i jak chciał, ponieważ sam uważał się za właściciela całej ziemi. Tak było w większości krajów Europy ówczesnej. Pewne ograniczenia w tym względzie zdołała narzucić tylko szlachta, rycerstwo angielskie słabemu księciu Janowi bez ziemi w 1215 roku. I od tej pory to właśnie Anglia z Polską rywalizują o nie tylko palmę pierwszeństwa w historii wolności w Europie, ale także o typ, o rodzaj tej wolności. O tym za chwilkę także będzie okazja powiedzieć. Przywilej jedlneńsko-krakowski z lat 1430-33 z kolei wprowadzał i utrwalał zasadę fundamentalnie ważną dla indywidualnej wolności. Podstawę wolności obywatelskiej. Wprowadzał mianowicie zasadę znaną pod właśnie łacińską formułą przywileju, o którym mówię. Neminem captivabimus nisi iure victum. Nikt nie zostanie osądzony, skazany inaczej niż ten, który jest skazany na podstawie wyroku prawa. A więc tylko prawo. Nad królem stoi prawo. Król nie jest nad prawem. Król musi się podporządkować prawu. Jeśli prawo nie skazuje obywatela, to król nic nie może mu zrobić. Te przywileje, które przypominam tutaj, a które znajdą zaraz bardzo ważny ciąg dalszy w następnym przełomowym momencie, kiedy już drugi z kolei syn Jagiełłowy, Kazimierz Jagiellończyk, stanie wobec próby zrealizowania tego Starego Testamentu, jeszcze piastowskiego odzyskania Pomorza i zwołane przezeń rycerskie pospolite ruszenie odmówi walki, dopóki król nie zgodzi się w 1454 roku w Nieszawie na nadanie kolejnego ważnego fundamentalnie przywileju. Przywileju dla polskiej wolności. Ten przywilej nieszawski stanowił o tym, iż prawo do zwołania pospolitego ruszenia, do jakby ratyfikowania raczej woli króla w tym zakresie zachowują sejmiki ziemskie, sejmiki poszczególnych ziem, które już wyłaniały się jako organizacje samorządu szlacheckiego, obywatelskiego. Drugim elementem przywileju nieszawskiego było to, iż
to czynnik społeczny. Szlachta miał wybierać kandydatów do urzędów sądowych. Nie król tylko wyznacza własną wolą, kto będzie sądził szlachtę, ale to społeczeństwo zaproponuje kandydatów, spośród których król dopiero wybierze urzędników sądowych. Kolejny ważny krok na drodze do uobywatelnienia poddanych w średniowiecznym sensie tego słowa. Ten proces, który znajdzie swoje, by tak rzec, ostateczne potwierdzenie na przełomie wieku XV i XVI w dwóch etapach. 1493 rok, uformowanie się Sejmu Walnego, dwuizbowego, funkcjonującego jako główne narzędzie stanowienia prawa, w którym czynnik społeczny właśnie, a nie król, zajmuje miejsce przeważające. I czynnik społeczny zyskuje najwyższą reprezentację właśnie w Izbie Niższej Poselskiej Sejmu, która wspólnie z Izbą Wyższą, Izbą Panów, Senatem i Królem pierwszym stanem podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące Rzeczpospolitej. Podsumowaniem ostatecznym tego procesu jest wreszcie w 1505 roku konstytucja przyjęta na Sejmie, która wprowadzała zasadę nihil novi. Zasadę, którą można by przetłumaczyć również hasłem, jakie przyszło do głowy 271 lat później amerykańskim buntownikom w Bostonie, którzy podjęli swoją rewolucję przeciwko panowaniu brytyjskiemu pod hasłem No taxation without representation. I to jest w istocie zasada, którą wyraziła w Polsce konstytucja nihil novi. Nic nowego nie zostanie ustalone bez zgody czynnika obywatelskiego. Inaczej wyraża to łacińska formuła, która mówi, że to, co wszystkich dotyczy, przez wszystkich powinno być zatwierdzone. Wszyscy, czyli obywatele, mają swoją reprezentację, która może w imieniu wszystkich, czyli obywateli, wypowiedzieć się za lub przeciw przyjęciu nowego prawa. Tak oto ułożyły się wskutek wygaśnięcia dynastii piastowskiej, wskutek przyjęcia charakteru faktycznie elekcyjnego, nawet w czasach panowania tego, co nazywamy dynastią Jagiellonów. Praktycznie rzecz biorąc, każda kolejna osoba w tym ciągu dynastycznym musiała uzyskiwać akceptację czynnika społecznego. Żaden z tych władców nie był przyrodzonym dziedzicem Królestwa Polskiego, tak jak byli nimi Piastowie. Otóż cały ten ciąg aktów prawnych nie dokonałby się z taką skutecznością, gdyby nie świadomość ludzi, którzy parli w tym kierunku, nie parli tylko po to, by zagwarantować swoje przywileje ekonomiczne, ale po to, by powiększać sferę wolności społecznej. Skąd im się to wzięło? Sama lektura kadłubka nie wystarczyłaby. Wciąż jeszcze, aż do roku 1473, nie było na ziemi polskiej drukarni. Wtedy zresztą jako jedna z pierwszych krain w Europie Polska zyskała pierwszą drukarnię w Krakowie. No ale to dopiero zaczynała swoją karierę ta możliwość poszerzenia obiegu informacji przez druk w końcu XV wieku. A mówimy o procesie, który zaczął się znacznie wcześniej, w połowie wieku XIV. Na jakiej zasadzie? Głównym instrumentem, który odegrał tutaj fundamentalną rolę, była Akademia Krakowska. I nie mówię tego tylko jako ktoś, kto dzisiaj ma, mimo wszystkich perturbacji, które dotykają moją alma mater, zaszczyt być jej profesorem. Ale historycznie Akademia Krakowska odegrała w tym momencie właśnie, między datą swojego założenia w 1364 roku, a początkiem wieku XVII, ze szczególnym jednak podkreśleniem okresu XV wieku w całości,
Akademia Krakowska odegrała najważniejszą rolę w historii polskiej kultury i kultury politycznej. Dlaczego? Po prostu dlatego, że była szkołą humanizmu, szkołą najbardziej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, zaawansowanych studiów nad dziedzictwem klasycznej wolności, szkołą, przez którą przeszły tysiące obywateli tej tworzącej się Rzeczpospolitej, ludzi, którzy zostali zarażeni, by tak rzec, w czasie studiów młodzieńczych, bo z reguły zostawało się studentem Akademii Krakowskiej w tamtym czasie w wieku 11-12 lat. Studiowało się do 16-15 różnie roku życia, prawda? To był jakby trochę wcześniejszy etap edukacji, ale była to najwyższa forma edukacji, jaką można było w Europie zdobyć. Założona w 1364 roku, Akademia Krakowska miała według pomysłu Kazimierza Wielkiego, jej twórcy, szkolić kadry urzędnicze dla królestwa. Urzędników, którzy będą wprowadzali prawo ustalone przez króla. Ale stało się nie tylko tak. Oczywiście takich urzędników Akademia Krakowska szkoliła. Była taką, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, Krajową Szkołą Administracji Publicznej, bez której nie byłaby możliwa na przykład skuteczna unia z Litwą. Bez wyszkolonych urzędników, którzy potrafili przenieść, adaptować doświadczenia cywilizacyjne, postęp kultury prawnej z korony Królestwa Polskiego do Litwy nieść po roku 1385. Ale wskutek dołączenia jeszcze Wydziału Teologicznego w 1397 roku, który podniósł Akademię Krakowską do tego najwyższego europejskiego poziomu. Przypomnę, że Akademia Krakowska w historii wszystkich uniwersytetów europejskich zajmuje chronologicznie miejsce na początku trzeciej dziesiątki, mniej więcej 22-23, zaś w Europie Środkowej jest druga co do starszeństwa po Uniwersytecie Praskim, Karolińskim. Powstałem w 1348 roku i warto też przypomnieć, że następna szkoła, pierwsza szkoła w kręgu języka niemieckiego, wyższa, powstanie w Wiedniu rok później. Zaś pierwsza szkoła na terenie dzisiejszych Niemiec jest znacznie młodsza. Niemcy doczekały się swojego pierwszego uniwersytetu ponad 30 lat po Akademii Krakowskiej. Mam tutaj na myśli oczywiście Uniwersytet w Heidelbergu, powstały w 1397 roku. A więc miało to ogromne znaczenie. Wśród sąsiadów żaden oprócz Czech kraj nie miał swojego uniwersytetu. Przyciągali w związku z tym studenci z różnych krajów do Krakowa, by poznawać między innymi sztuki wyzwolone, właśnie ową tradycję klasyczną, prawo. Ale co najważniejsze, studiowali na tej uczelni Polacy. Elementem, by tak rzec, świadczącym o pewnym poziomie wyrobienia kulturalnego stawała się właśnie edukacja uniwersytecka. A tam, czyli w murach krakowskiego uniwersytetu, kwitła myśl humanistyczna, późnośredniowieczna, w której głównymi autorytetami byli święty Tomasz z Akwinu, Arystoteles i Cyceron. Z ich tradycją właśnie Królestwa pojmowanego jako dobro wspólne łączące władcę i obywateli. To właśnie pojęcie było upowszechniane i obudowywane argumentacją filozoficzną, retoryczną, która wchodziła, by tak rzec, w umysły, w obieg intelektualny ludzi tworzących prawo Rzeczpospolitej, jeszcze monarchicznej, w wieku XV i XVI. Ale nie na tym tylko polega owa rola edukacyjna Uniwersytetu Krakowskiego. Polega ona jeszcze na czymś, mianowicie przez bliskość Uniwersytetu i Dworu Królewskiego wytwarzał się ogromny potencjał, by tak rzec, debaty,
politycznej, który potem się niestety rozrzedzi, kiedy król odejdzie ze swym dworem do Warszawy. Z punktu widzenia Krakowa może i nie najgorzej się stało, żyje teraz w spokojniejszym mieście niż państwo. Ale z punktu widzenia Rzeczpospolitej przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy miało swoje plusy naturalnie, ale wśród minusów na pewno należy widzieć rozdzielenie tego bardzo ważnego i bardzo żywego ośrodka, jaki tworzyło połączenie Dworu Królewskiego z Uniwersytetem. Warszawa, jak wiadomo, długo jeszcze swojego uniwersytetu niestety nie miała. W wieku XV ta żywość debaty połączona właśnie z owymi problemami politycznymi, o których mówiłem, z dyskusjami między władzą królewską a zwolennikami poszerzenia przestrzeni wolności, tworzyła praktyczny sprawdzian dla wiedzy nabywanej w murach uniwersytetu. Dodatkowym motywem tego sprawdzianu stała się konfrontacja Polski na arenie międzynarodowej. Konfrontacja, w której argumenty zaczerpnięte z uniwersytetu odegrały ogromną rolę. Warto przypomnieć tutaj pierwszego rektora odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego, Stanisława ze Skarbimierza, którego mowy wybrane o mądrości stanowią jeden z najpiękniejszych pomników myśli staropolskiej. Oczywiście pisane po łacinie. To był także kapelan królowej Jadwigi, a później Jagiełły. On i jego uczeń Paweł Włodkowic, kolejny rektor odnowionego uniwersytetu, stworzyli pierwszą szkołę, by tak rzec, prawa międzynarodowego, która walczyła o dobre imię Polski nie tylko argumentami ukutymi wyłącznie dla obrony czci króla Władysława Jagiełły, oskarżanego przez paszkwilanta dominikańskiego wynajętego przez zakon krzyżacki o różne, by tak rzec, niemoralne czyny, nie tylko swoje własne, ale i swojej żony, a także o pogańskie obyczaje. Ale ten odpór, jaki Janowi Falkenbergowi na soborze w Konstancji dał właśnie uczeń Stanisława ze Skarbimierza Paweł Włodkowic, miał znacznie szerszy wymiar. Bronił mianowicie prawa niewiernych, nie mówił o Polakach, mówił o poganach, nie mówił także już o Litwinach, którzy byli już nawracani wtedy od 20 lat na wiarę łacińską w Unii z Polską, ale mówił w ogóle o zasadzie prawa własności także pogan, własności, nad którą nie rozciąga swojego panowania ani cesarz, ani papież. Wszyscy ludzie zostali w perspektywie tej doktryny prawa międzynarodowego potraktowani nie jak poddani, ale jak prawi właściciele swojej własności, niezależnie od wyznania, niezależnie od wiary, wszyscy ciesząc się przyrodzoną godnością dzieci bożych, nawet jeśli tej godności same nie rozpoznają. Ta rewolucyjna w pewnym sensie doktryna została później dopiero o lat 120 odkryta na Uniwersytecie w Salamance w Hiszpanii przy doświadczeniu zetknięcia z mieszkańcami Nowej Ziemi, z Indianami, kiedy rozpoczęły się dyskusje na ten temat, jak ich traktować, czy jako istoty ludzkie z pełnią praw, czy jako półludzkie istoty, które muszą dopiero do ludzkości zostać podniesione, przemocą nawet doprowadzone do wiary chrześcijańskiej. I wtedy w Hiszpanii pojawi się na nowo ta myśl odkryta wcześniej na Uniwersytecie Krakowskim. Jaki ma to związek z ideą Rzeczpospolitej? Podwójny. Po pierwsze ten właśnie, iż pokazuje podstawowe znaczenie w kręgu doświadczenia humanistycznego, połączonego z doświadczeniem walki politycznej w kraju, przyrodzonej godności człowieka, której nie może ograniczać władza państwowa, nawet w imię najszczytniejszych ideałów, wielkości państwa czy wielkości religii. To była obrona ludzkiej wolności. Ale był jeszcze drugi aspekt, na który chcę zwrócić uwagę, a mianowicie odwołanie do idei wolności w obronie Polski. W tym przypadku na soborze w Konstancji chodziło o jak najbardziej konkretne interesy Polski. Wkrótce potem ta
potrzeba obrony dobrego imienia Polski przeniosła się na obszar już nie bezpośrednio polityczny, ale dyskusji między humanistami. Eneasz Sylwiusz Piccolomini, wkrótce potem papież, napisał dzieło opisujące, przedstawiające peryferię widzianej z perspektywy południa Europy, peryferie północne, gdzie Polska przedstawiona była jako kraj pół albo całkiem barbarzyński, pozbawiony istotnych tradycji kulturalnych i politycznych. I wtedy w odpowiedzi na to popularne, często przepisywane, a później wznawiane już drukiem dzieło, tworzy się polska oryginalna koncepcja historyczna. Koncepcja, którą w tej chwili w fenomenalny sposób opisał, może to zabrzmi w jakiś sposób dla nas troszkę przykry, że nie myśmy potrafili to opisać, ale fenomenalnie opisał to historyk niemiecki. W tym roku ukazała się, znaczy pod koniec 2011 roku, polska edycja jego wielkiej książki wydanej 6 lat temu w Niemczech, Hans-Jürgen Bemelburg, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Gießen. Nikt tak jak on nie przedstawił znaczenia sarmatyzmu w polskiej tożsamości. Sarmatyzm jest istotą polskiej niepodległości, polskiego republikanizmu, polskiego sukcesu historycznego. To właśnie pokazuje w swoim bardzo naukowym, obszernym, niekoniecznie, że tak powiem, zachęcam wszystkich do zagłębiania się w to studium, ale daje ono fundamentalną podbudowę dla obrony sarmatyzmu, dla zrozumienia fenomenu sarmatyzmu. To właśnie dzieło niemieckiego historyka. Oczywiście nad fenomenem sarmatyzmu zastanawiali się już inni historycy polscy wcześniej, ale nikt tak jak właśnie w tym dziele nie zrozumiał głęboko tego fenomenu. Ten fenomen rodzi się właśnie w połowie XV wieku, w odpowiedzi na dziełko Eneasza Sylwiusza Piccolominiego. Wtedy bowiem polscy humaniści kształceni na Uniwersytecie Krakowskim zaczynają szukać źródeł, które byłyby równie głębokie, historyczne, jak te, do których odwołują się narody południa. I znajdują te tradycje na obszarze opisywanym przez rzymskich historyków jeszcze, obszarze nazywanym przez nich Sarmacją. Częściowo historyczna, częściowo legendarna kraina rozciągająca się na wschód od Germanii, opisywanej oczywiście także przez starożytnych. Ta starożytna Germania tworzyła z kolei, by tak rzec, legitymację historyczną dla niemieckich autorów w wieku XV i XVI. Dla polskich stała się nią właśnie owa na pół legendarna kraina Sarmacji. Czy możemy być dumni z legendy? Wiemy, że Polacy nie pochodzą od Sarmatów. Wiemy, że jest to wymyślone, prawda, w końcu wieku XV. A jednak ta wymyślona legenda, jakich wymyślano wtedy więcej w Europie. Szwedzi wymyślili swoje pochodzenie od Gotów na przykład, odwołując się do tej tradycji. Kilka innych, Holendrzy odwoływali się do tradycji Batawów antycznych, Szwajcarzy do Helwetów i tak dalej, i tak dalej. Ale w żadnym innym społeczeństwie nie przyjęła się tak głęboko i nie zrosła tak właśnie z ideałem wolności koncepcja legendarnego pochodzenia jak idea sarmacka. Przedstawił ją Maciej Zmiechowa, Kromer, Marcin Bielski, twórcy pierwszych wielkich kronik historii polskich, rozpowszechnionych w wieku XVI. Dlaczego nie Długosz? Dlaczego pomijam Długosza? Długosz był historykiem o ogromnym znaczeniu dla naszej wiedzy o przeszłości, ale jego dzieło doczekało się wydania dopiero drukiem w 1714 roku. Ponad 220 lat po śmierci Długosza. A to dlatego, że Długosz dość krytycznie poczynał sobie z niektórymi przedstawicielami dynastii jagiellońskiej, między innymi z Kazimierzem Jagiellończykiem, co służyło także, warto to przyznać, poszerzeniu przestrzeni polskiej wolności. Dynastia jagiellońska nie była przyjmowana bezkrytycznie przez społeczeństwo szlacheckie.
I to głosem tej opozycji przemawiała między innymi Kronika Długosza. Ale dlatego Dwór Królewski starał się nie dopuścić za czasów Jagiellonów i za czasów Wazów, którzy nawiązywali do tradycji jagiellońskiej, do publikacji, zresztą wielkiego i z tego względu także trudnego do wydania dzieła Długosza. Niemniej krążyło około 100 odpisów gigantycznego dzieła Długosza, także ono funkcjonowało. Było obecne, by tak rzec, w dyskursie, w dialogu publicznym. Ale o wiele większe znaczenie w wieku XVI i XVII odegrały wspomniane przeze mnie kroniki, które wszystkie wywodziły właśnie dzieje Polski od Sarmacji, od tej wspaniałej antycznej Sarmacji, od wielkich wojowników, we wszystkich podkreślając właśnie ów wspólnotowy charakter. Charakter, z którego wywodzi się relacja między drużyną a wodzem, wybieranym dopiero przez sarmackich wojowników, cechujących się wolnością, walecznością, a nade wszystko umiłowaniem wolności. Dopasowywanie do tradycji sarmackiej i wpisanej w tę tradycję historii Polski, historii poszczególnych rodzin, które odnajdywały się swoich przodków na kartach tych właśnie popularnych kronik, miało znów, trzeba to podkreślić, kapitalne znaczenie dla sposobu funkcjonowania idei wolności i sposobu funkcjonowania historii w świadomości Polaków w wieku XVI i XVII. Na czym ten szczególny sposób polegał? Otóż inaczej niż na przykład w historiografii tworzącej się wtedy przecież także w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech, wolność i historia przeżywane były w tej polskiej recepcji jako zjawisko praktyczne, nie jako wyspekulowany element, który jest przedmiotem tylko dywagacji naukowców, ale jako coś, w czym odnajdujemy samych siebie. Dlaczego? Ano dlatego, że kończyła się i dynastia Jagiellonów. Zaczynała się już bezdyskusyjnie epoka elekcji. I to właśnie elekcje w 1573 roku, później następna po ucieczce króla Henryka Walezego i jeszcze następna 10 lat później po śmierci króla Stefana Batorego, te trzy w krótkim okresie czasu elekcje stanowiły prawdziwą erupcję myśli politycznej i publicystyki politycznej, w której sięgano do argumentów historycznych, sięgano najczęściej powołując się na argument wolności. To jest czas, kiedy powstaje po 100, kilkadziesiąt, w sumie blisko 200 broszur, tekstów politycznych. Zupełnie niebywała ilość na ówczesne warunki europejskie. Warto dodać, że w wieku XVI i XVII, w dwóch stuleciach, w Rosji ukazały się trzy książki o tematyce świeckiej. Trzy przez 200 lat. Tutaj w ciągu Trzech Bezkrólewi prawie 200 tekstów politycznych poświęconych polityce bieżącej, prawda, dyskusji politycznej. Zupełnie niebywałe zjawisko, nieporównywalne z innymi krajami europejskimi. Otóż w każdym z tych tekstów dyskutowana jest idea wolności z użyciem argumentów, które zaczerpnięte zostały w czasie studiów w Akademii Krakowskiej z kronik Bielskiego, Miechowity czy właśnie Kromera, czasem w nawiązaniu także do rękopisów Długosza. I za każdym razem to pojęcie wolności i historii polskiej, która przez jej pryzmat jest odczytywana, dobrzy królowie to ci, którzy są zgodni z wolnością. Tak to jest opisywane konsekwentnie przez wszystkich kronikarzy ówczesnych. Źli to ci, którzy tę wolność naruszają. Jako zły król występuje zawsze Bolesław Szczodry, śmiały, ten, który poważył się na osobę biskupa krakowskiego Stanisława. A więc nie wielkość zdobyczy, które niewątpliwie miał na swoim koncie Bolesław Śmiały, ale spór wewnętrzny, spór, którego ofiarą padała wolność poddanych obywateli, obciążał go w oczach potomnych. Także jako wielki król występuje ten, który potrafi lepiej porozumieć się z polską wolnością, niż ten, który jak Kazimierz Wielki,
dziś nazywany wielkim, powszechnie tej wolności niejednokrotnie stawał na przeszkodzie. Kazimierz Jagiellończyk także jest rozpatrywany krytycznie jako ten, który próbował umocnić władzę królewską, choć cofał się pod naporem władzy, pod naporem aspiracji społeczeństwa. Otóż takie właśnie w skrócie podkreślanie przewagi wolności nad siłą królewskiego majestatu przy poszanowaniu tego majestatu tworzyło pewnego rodzaju standard wypróbowany właśnie w owych elekcjach, standard, w którego historii odnajdywali się przedstawiciele poszczególnych rodzin, rodów. Każdy bowiem ród pieczętował się swoim herbem. W tym herbie odnajdywało się wiele rodzin, nie jedna rodzina tylko. I wszystkie dobudowywały początki jakby antyczne dla swoich rodów, odnajdywały ich miejsce w konkretnych wydarzeniach historycznych, bitwach, walkach o wolność wewnętrzną i w ten sposób przeżywały osobiście jakby doświadczenie polskiej historii. Te dwa elementy łączyły się razem. Przeżywanie tej historii, o której słyszano dzięki kronikarzom, dzięki jej specyficznemu zapisowi uwypuklającemu wolność i przeżywanie jej w życiu praktycznym przez głosowanie na sejmikach, na sejmach walnych, wreszcie na wyborach króla, na elekcji. Warto sobie uświadomić, jakie to były cyfry. No, w życiu sejmików, czyli reprezentacji samorządowej, brało udział kilkadziesiąt tysięcy bezpośrednio przedstawicieli szlachty. W wyborach króla od 6 do kilkunastu tysięcy, różnie w różnych elekcjach, osób biorących w wyborach bezpośrednio. W żadnym kraju europejskim nie zbliżono się w dziesiątej części do tego poziomu partycypacji politycznej, udziału obywateli w stanowieniu najważniejszych praw i w wybieraniu najważniejszej osoby w państwie. A więc dziesiątki tysięcy ludzi uczestniczą w życiu obywatelskim. Uczestniczą i odnajdują jednocześnie potwierdzenie dla tego w swojej historii. To razem czyni z nich gotowych obrońców polskiej wolności. Gotowych obrońców wolności zarówno w starciu z zagrożeniem wewnętrznym, wzmocnieniem władzy królewskiej, jak i zagrożeniem zewnętrznym, kiedy wróg sięga po granice Rzeczpospolitej. I tylko tym właśnie zrośnięciem w świadomości dziesiątków tysięcy obywateli Rzeczpospolitej, tak już nazywanej jako Rzeczpospolita w wieku XVI i XVII, można tłumaczyć niezłomność tego tworu państwowego w obliczu największych wyzwań, z jakimi przyszło mu się zmierzyć w połowie wieku XVII, kiedy Rzeczpospolita na chwilę przecież zniknęła realnie z mapy, zalana potopem moskiewsko-szwedzko-kozacko-siedmiogrodzkim z udziałem jeszcze Brandenburgii. To, że nawet w momencie całkowitego unicestwienia władzy królewskiej, prawowitej władzy królewskiej na terenie Rzeczpospolitej, masy szlacheckie, które wcześniej rejterowały z pola bitwy, obudziły się, przebudziły się do walki o wolność swoją i wolność, która ich łączyła razem, Rzeczpospolitej, świadczyło o uwewnętrznieniu tego ideału, o tym, że ten ideał wolności Polski żył w nich, że gotowi byli poświęcać dla niego swoje życie. Najważniejszym piewcą republikanizmu polskiego był Stanisław Orzechowski. I to warto przypomnieć. Pierwszy polski pisarz polityczny. Polski to znaczy używający polskiego języka w pismach politycznych. Reformacja obyczajów. Policja Królestwa Polskiego, policja, czyli polityka, Chimera, Quincunx, tytuły jego dzieł powstających w połowie wieku XVI, zresztą postać o bardzo ciekawej biografii, ksiądz katolicki, który był gorliwym obrońcą prawowierności łacińskiej w walce z dysydentami,
który zyskał swoją retoryczną wymową tak wielką sławę i poparcie ze strony braci szlachty, że potrafił się dość niekarnie, powiedzielibyśmy, nie była to postać pod każdym względem godna naśladowania, przeciwstawić całej hierarchii Kościoła katolickiego w Polsce po to, żeby uzyskać zgodę na swoje małżeństwo. I umarł jako ksiądz żonaty, wierny ksiądz Kościoła rzymskokatolickiego. Wszystko to siłą swojej wymowy, popularnością swojego nazwiska i właśnie tą rolą piewcy polskiej wolności. Nie byłoby oczywiście tego fenomenu, gdyby nie było dziesiątków tysięcy czytelników, słuchaczy, którzy rozumieli piękną, wspaniałą, humanistyczną wymowę Stanisława Orzechowskiego. Ten ksiądz z Żurawicy, Żurawica, być może Państwo kojarzycie tę nazwę, stacja graniczna, Medyka Żurawica, koło Przemyśla. Właśnie stamtąd pochodzący, jest także słynny w naszej historii ze względu na jeszcze jeden element, który wspomnę przy okazji, a mianowicie na formułę Gente rutenus nazione polonus. Sam nigdy jej w życiu nie użył, przypisano mu ją, ale w kilku swoich dziełach powtórzył praktycznie analogiczną formułę Gente roxolanus nazione polonus. Sens był ten sam. Roxolańczykami, Roxolanami nazywano także Ukraińców, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, Rusinów. Sam uważał się za z pochodzenia Rusina, bo był Rusinem z pochodzenia, ale jednocześnie właśnie to podkreślał konsekwentnie w swoich pismach. Wolność, udział w wolności czynił go Polakiem, czynił go uczestnikiem szerszej wspólnoty, ważniejszej niż pochodzenie rusińskie. I to właśnie ta wspólnota wolności, która znajdowała swoje antyczne korzenie w sarmatyzmie, pozwalała połączyć się w Rzeczpospolitej ludziom różnego pochodzenia, bo byli to nie tylko Rusini, byli to także Prusacy, oczywiście nie w znaczeniu Niemcy, ale przedstawiciele szlachty pruskiej, w dużym stopniu zniemczonej kulturalnie przez 150 lat panowania krzyżackiego, którzy dołączyli do Rzeczpospolitej po pokoju toruńskim. To byli także Ormianie, to byli także Litwini przede wszystkim, przedstawiciele elit litewskich, którzy tym mogli zbliżyć się do tej wspólnoty Rzeczpospolitej, mogli poczuć się w niej jak w domu, że zbliżała ich do nich właśnie owa idea wolności, udziału w wolnościach wywalczonych właśnie w serii owych przywilejów, głównie przez małopolską szlachtę.